Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie, którzy dołączyliście do spotkania kolejnego z cyklu Czwartki nad Pomackiem. Dzisiaj wyjątkowe spotkanie z naszymi dwiema szczególnymi osobami związanymi z historią ratowania pomocy Żydom w czasie II wojny światowej. Będziemy mieli okazję do posłuchania o dwóch historiach perspektywy rodzin osób, które były zaangażowane w pomoc Żydom. Wyjątkowych, ponieważ to są osoby bardzo różne, ale jak Państwo zobaczycie, jest jeden wspólny mianownik tych wszystkich historii, do którego mam nadzieję dojdziemy sobie na koniec tego spotkania. Ja nazywam się Olga Szymańska i jestem zastępczynią kierownika działu edukacji w Żydowskim Instytucie Historycznym, a naszymi gośćmi dzisiaj są pani doktor Anna Stupnicka-Wando, prezeska Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wszystkich Narodów Świata. Tak jest. Oraz pani Ola Kuriata, potomkini rodziny Miłkowskich z miejscowości Koczery koło Drohiczyna, która była zaangażowana w wieloletnią pomoc rodzinie dziewczynce, która miała na imię Sara. No i właśnie, chciałabym rozpocząć od tego, że spotykamy się tuż przed 6 marca, dokładnie 3 dni przed Europejskim Dniem Pamięci o Sprawiedliwych. To jest dzień święty ustanowiony kilka lat temu, w 2013 roku przez Parlament Europejski. I jest to też okazja do porozmawiania właśnie tutaj online, co prawda ja nadaję z Płomackiego, z okolic Placu Bankowego, z Żydowskiego Instytutu Historycznego na temat pomocy, ratowania i całych historii związanych właśnie z polskimi rodzinami, które odważyły się na ten wyjątkowy, heroiczny krok, który związał, jak się okazuje, losy ich potomków na wiele, wiele lat z rodzinami żydowskimi. Pani doktor, pani prezes, chciałabym zapytać najpierw, pani Aniu, chciałabym przede wszystkim zapytać o to, jak doszło do powstania tego towarzystwa, ponieważ wiemy, że historia nadawania w ogóle tego medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata sięga lat 60. To jest rok 1963. Tak. Natomiast właśnie takie stowarzyszenie i taka społeczność osób, które miały związek właśnie z historią pomocy i ratowania, zawiązuje się w Polsce dopiero w latach 80. 85. Tak. Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych powstało tak jest. Z inicjatywy paru osób sprawiedliwych oznaczonych przez Państwo Izrael medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. To kilka osób założyło to Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. I właściwie chodziło nam o to, żeby właściwie główne nasze zadanie jest podtrzymywanie pamięci z okresu okupacji niemieckiej w Polsce. To są lata 1939-45. Podtrzymywanie pamięci o zagładzie Żydów i o ludziach, którzy ich ratowali, narażając się na śmierć. Bo za każdym razem musimy przypomnieć, że tylko w Polsce i w części Ukrainy była kara śmierci za jakąkolwiek pomoc sprawiedliwym, z bezwzględnym wykonaniem. No i naszym zadaniem w tym towarzystwie przez tyle lat, od 1985 roku, jest podtrzymywanie. Odbywa się to poprzez przez wszystkie możliwe sposoby, przede wszystkim przez media, które nagrywają relacje sprawiedliwych. Są reportaże, są filmy. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe filmy były nakręcane. Przyjechała jakaś ekipa z Anglii, chyba w 1916 roku, i nagrywali relacje, to była telewizyjna ekipa jakaś mała telewizyjna ekipa, nagrywali filmy z pięcioma sprawiedliwymi, które później się pokazały na TV Historia Polski.
Bardzo piękny film był. To była ekipa jakaś z Anglii. Tak samo z Belgii był nagrywany film. Jakaś ekipa przyjechała. Jak również, jeszcze nie pamiętam, jeszcze skądś tam. W każdym bądź razie staramy się utrzymywać kontakty z wszystkimi ludźmi, którzy są zainteresowani tym tematem. Przede wszystkim chodzi o spotkania edukacyjne z młodzieżą. Ale z młodzieżą polską, zagraniczną, z dorosłymi ludźmi przyjeżdżającymi z całego świata, zainteresowani właśnie tym tematem, jak powiedziałam. Na przykład z nauczycielami. Bardzo ciekawe spotkania były z nauczycielami z Australii. Jednak w Australii są ludzie, którzy się interesują tematem Holokaustu i ratowaniem Żydów. Tak jak powiedziałam, najważniejsze są te spotkania z młodzieżą. No w tej chwili, w okresie tej pandemii, wszystko to jest zawieszone, bo nie spotykamy się z młodzieżą. Ale te spotkania bardzo są ciekawe, bo często występujemy razem z uratowanymi dziećmi Holokaustu. Ten, który ratował, występuje i uratowany. I to bardzo ciekawe jest takie połączenie, prawda, z relacji jednej i drugiej strony. Często się to odbywa w Polinie, bo oni mają taki program edukacyjny właśnie związany z tym tematem. No, współpracujemy z wieloma organizacjami żydowskimi, z polskimi. Staramy się podtrzymywać pamięć we wszystkich możliwych sposobach. Na przykład składamy kwiaty w świętach żydowskich, świętach polskich. Bardzo często są te spotkania na przykład na ulicy Próżnej, w tym klubie takim z dorosłymi i wszystkimi, którzy są zaciekawieni tym tematem. Schodzą się ludzie i słuchają, zadają różne pytania. Za każdym razem jest tam jakiś inny sprawiedliwy, no i jakieś tam ktoś z dzieci Holokaustu. Bardzo jesteśmy związani z dziećmi Holokaustu, bo my byliśmy młodzi i oni też byli młodzi. Dlatego być może, że oni są jacyś dla nas bardzo bliscy. Tak, na pewno. To jest takie wyjątkowe doświadczenie życia po dwóch stronach muru. Państwo jako dzieci żyjące mimo wszystko ciągle pod okupacją, w okupowanym kraju, tak jak pani w okupowanej stolicy, a tamte dzieci za murem getta, w diametralnie innej sytuacji, ale przecież dzieciństwo, młodość, czasy nastoletnie powinny być dla wszystkich takie same, a okazało się, że nie, bo ktoś miał pomysł na to, że jedne dzieci muszą nosić opaski i mieszkać za murem, a inne są narażone na łapanki, na wywożenie, na przymusowe roboty. Natomiast wyjątkowe jest to, że to, co udało się ocalić państwu, państwa rodzinom, rodzicom, dziadkom, babciom, to ziściło się po latach, czyli to, że państwo żyjecie, że możecie się spotkać i że możecie razem porozmawiać i też podtrzymywać ten kontakt po latach. A proszę powiedzieć, jak wygląda taka droga do zostania sprawiedliwym, bo sam medal, tak jak powiedziałam, został ustanowiony w roku 1963, przez Kneset i nazywa się on właśnie Medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Tak, i ma taką też piękną inskrypcję z Talmudu, która głosi, kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. I ciekawa jestem właśnie tego, jak wygląda taka droga do zostania sprawiedliwym. Czy częściej jest tak, że ta strona uratowanych właśnie występuje? Tak, tak, oczywiście. To nie są jakieś relacje osób, sąsiadów czy coś takiego. Nie, to musi, przedtem musiał podawać absolutnie uratowany. Rzadko kiedy się zdarzało, że na przykład syn uratowanego, który wiedział, prawda, jak to wszystko było, ale właściwie to bardzo ciężka droga jest, żeby otrzymać ten medal. Trwa długo, bo jest dochodzenie robione w każdym bądź razie przez długi okres czasu. Badane są wszystkie wątki tego ratowania. Czy ktoś ratował za pieniądze na przykład. No, różne były, wie pani, różne były, nieraz się mówi, że za pieniądze, ale na przykład były takie sytuacje,
to trudno ludziom jest zrozumieć teraz, że na przykład tak jak u mojej koleżanki, ratowało się dwóch chłopców żydowskich. Takich już to byli jacyś nastolatkowie. Także oni potrzebowali zjeść, to nie były małe dzieci. I a oni, męża, ojca tej koleżanki nie było, bo ona była tylko z matką. Matka chyba nigdy nie pracowała, bo ojciec tam był na jakimś stanowisku przed wojną. Także było im ciężko. I ci chłopcy w jakiś tam sposób pomagali im finansowo na to swoje jedzenie, na to swoje życie. No dokąd mieli pieniądze, to im pomagali. Dokładali się do życia, bo życie w okupowanej Polsce było bardzo ciężkie. Przecież jedzenie było na kartki, reglamentowane w niedużych ilościach. Jak tam były dwie osoby, córka i matka, a jeszcze było dwóch młodych chłopaków, no to jednak te dwie kartki nie wystarczały absolutnie na jedzenie. Jedzenie musiało być kupowane na tak zwanym czarnym rynku, ale to trzeba było mieć na to pieniądze, a one nie miały pieniędzy. Więc były takie sytuacje, że nieraz się mówi, że za pieniądze. To nie było, dlatego że nieraz się rodziny żydowskie dokładały do tego życia. Ale wiemy również, że były takie rodziny, które tylko za pieniądze ratowały. I jak Żydzi nie mieli już pieniędzy, no to likwidowali ich, krótko mówiąc. Raczej likwidowali, nie wydawali, bo gdyby wydali, to przecież ci, którzy ratowali, też by zginęli, prawda? To nie tylko Żydzi ginęli, ale ratujący ginęli też. Dużo było takich przypadków. Ile to trudno powiedzieć. Także wiadomo, że byli ludzie źli i dobrzy, tak jak w każdym narodzie. Były takie sytuacje nieprzyjemne, że byli donosiciele, prawda, bo chcieli zarobić, chcieli mieć jakieś z tego profity, czy uważali, że jakoś coś im to ułatwi karierę w czasie okupacji niemieckiej. Szumowini są we wszystkich państwach, we wszystkich krajach. Także to nie był wyjątek. Byli tacy, którzy ratowali, byli tacy, którzy wydawali. Tak, ale dzisiaj może lepiej porozmawiamy o tej jasnej stronie naszego medalu, czyli o tych, którzy pomagali bezinteresownie. A ten czynnik ekonomiczny oczywiście był istotny, tak jak pani przed chwilą powiedziała, ponieważ utrzymanie w czasie okupacji było wyjątkowo trudne. Natomiast z tego, co wiem, to nie można przyznać medalu sprawiedliwemu, jeżeli wiadomo jest, że czerpiał korzyści finansowe. Nie można, tak. A to jest zupełnie co innego, nie tak? Nie można, tak. Tak. To jest zupełnie... I sporo ludzi, którzy na przykład ratowali Żydów i potem Żydzi wdzięczności, ci, którzy przeżyli przy pomocy tych właśnie osób ratujących, zapisywali im tam jakąś ziemię czy coś, to szczególnie to na wsi coś tam takiego było, czy w małych miasteczkach. No i potem Izrael tego nie przyjmował w ogóle do wiadomości i uważali, że to jest nie w porządku, że to nie byli tacy prawdziwi, sprawiedliwi, skoro Żydzi coś tam za to im dawali. Ale no tak się w życiu układało, wie pani, przecież ci, którzy ratowali, nie wymuszali od nich tego, to oni z wdzięczności po prostu to robili. No zdarzały się takie wypadki, ale Izrael tego nie uznawał. Tak, ale też mogło być tak jak pamiętna scena w serialu Dom. Nie wiem, czy państwo, którzy nas słuchacie, pamiętacie tę scenę, czy panie też kojarzycie, ale to jest chyba jeden z ostatnich odcinków, kiedy umiera już pan Popiołek, czyli gospodarz domu na ulicy Złotej, i okazuje się, że są znalezione w jego mieszkaniu, jest znaleziony testament Żyda, którego jego rodzina ukrywała, i okazuje się, że zostawia mu zapisaną kamienicę. Tylko tam, gdzie dzisiaj stała, gdzie kiedyś przed wojną stała kamienica, chyba na ulicy Bagno, jeżeli się nie mylę, no stoi dzisiaj Pałac Kultury. Jest taka wymowna scena, kiedy właśnie wdowa po panu Popiołku idzie pod Pałac Kultury, widzi tę tabliczkę, tu była ulica Bagno. No i właśnie, jak wyglądała dzielnica żydowska, jak wyglądały żydowskie kamienice po wojnie i co tak naprawdę znaczyło, co mogłoby znaczyć ewentualne przepisanie czegokolwiek po wojnie, kiedy nie wiedzieliśmy dokładnie, jak to miasto, jak świat będzie w ogóle
później wyglądał. Wiadomo, jak to. Ja bym chciała teraz jakby kontynuować ten wątek, ale przejść do pani Oli, do naszego drugiego gościa, którą chciałabym zapytać właśnie o tę kwestię, czyli jak pani wspomina ten pani pierwsze spotkanie z informacją o tym, że pani babcia Bronisława i dziadek Adolf Miłkowscy. To nie moi, ale zaraz nie, o mnie pani mówi, czy o pani. Ja teraz o pani Oli. Teraz chciałabym przenieść się do drugiej historii na chwilkę i właśnie panią Olę zapytać, jak pani wspomina swój pierwszy kontakt z taką informacją jako młodej dziewczyny, która, no właśnie, w rodzinie której nic nie mówiło się wcześniej o tym, że Zosia, Sara, że była taka dziewczynka, no i że była jeszcze Esterka. Także. Tak, rzeczywiście nic się nie mówiło w naszej rodzinie. Dopiero w momencie, kiedy przychodziły pisma z prokuratury i wzywali poszczególnych członków rodziny na przesłuchanie. A przesłuchanie dotyczyło właśnie przyznania tego medalu Sprawiedliwy Wśród Narodu Świata. Czyli uratowana dziewczynka, Sara Mężyńska, po mężu już później Gold, w Izraelu wystąpiła o nadanie tego tytułu dla rodziny Miłkowskich Sprawiedliwy Wśród Narodu Świata. I tak jak tamta strona badała tą sytuację, czyli wysłuchała Zosi, tak później polska strona też musiała udowodnić, że takie to miało miejsce, tak? Czyli że rodzina rzeczywiście przechowywała przez okres tej wojny dziewczynkę tą pięcioletnią, tak? Przez okres no, do 1946 roku można powiedzieć, ona była w rodzinie Miłkowskich. I każdy według miejsca zamieszkania jeździł do prokuratury i zeznawał. I wtedy w domu już zaczęło się mówić. Też bali się, bo nie wiedzieli tak naprawdę, o co dokładnie chodzi. Tak? To były jeszcze czasy, gdzie się wszystkiego nie mówiło. Jak zadał prokurator pytanie, tak dana osoba odpowiadała. Tak? Może czasami któraś ciocia tam czy wujek coś więcej zapamiętali, to więcej powiedzieli. I stąd mam też te informacje, że nie tylko uratowali dziewczynkę pięcioletnią, tak, ale też udzielana była pomoc dla innych Żydów, czyli ludność żydowska z Drohiczyna, która uciekła z getta, bo likwidacja getta w Drohiczynie była 2 listopada, tak, w 40, chyba drugim roku, jak dobrze pamiętam. Tak. To po prostu oni, jak się dowiedzieli, że gospodarze mają podstawić furmanki, to oni postanowili uciekać. Także uciekali w różne kierunki, w różne strony, do pobliskich wsi, lasów i między innymi te całe rodziny wielodzietne przychodziły również do gospodarstwa mojego dziadka, tak? Czyli chowali się, mojego dziadek miał był dość zamożny, miał dość duże gospodarstwo, więc miał dużo i stodół, i obór, i oni się po prostu ukrywali. Tam też dostawali pomoc, przede wszystkim też żywności, tak? Czyli szczególnie nocami przychodzili do tego domu i pomagali. Także to mówię, to dopiero wtedy właśnie był ten 88 rok, tak? I wtedy dopiero, mówię, dowiedziałam się, że to jest taka pomoc właśnie była mojej rodziny dla społeczności żydowskiej. W domu mama nigdy na ten temat nie rozmawiała, mówię, dopiero 88 rok, czyli tak gdzieś w kwietniu mama była w 88 roku przesłuchiwana, natomiast już czerwiec zrobił się nam bardzo przyjemny, bo mieliśmy okazję poznać osobiście uratowaną tą dziewczynkę, już wtedy 50-paroletnią kobietę, tak? W czerwcu w 88 roku, także to tak to u nas wyglądało. Natomiast mówię, dużo się w ogóle nie mówiło na ten temat. Tak? Nie mówiło się, nie potwierdzam to. Po wojnie się w ogóle nie mówiło na ten temat nic. Może rozmawiali pomiędzy sobą, na przykład rodzeństwo, ciocie, natomiast przy dzieciach się zupełnie nic nie mówiło. I wiem, że również Zosia w Izraelu również nie rozmawiała na ten temat przy dzieciach. Dzieci zupełnie nie znały historii, co ona faktycznie przeżyła, jako traumę przeszła. Dopiero 2010 rok jej córka dopiero tak dotarło do niej, co ta mama przeżyła i postanowiła przyjechać do Polski. To 2010 rok, gdzie mama już nie żyła 5 lat.
bo Zosia zmarła w 2005 roku. Chcę powiedzieć właśnie, potwierdzić to, co pani Ola mówi, że się nie mówiło w ogóle po wojnie na ten temat. Ja nieraz chciałam, znaczy teraz sobie przypominam pewne rzeczy, że chciałam, powinnam mamę zapytać o niektóre sprawy. Nigdy nie pytałam. W ogóle się nie mówiło na ten temat nic. Cisza była zupełna. To pani Olu, wróćmy może w takim razie do tej nocy jakiejś zimowej. Nie wiemy właśnie, czy to była noc jeszcze zimą 1942 czy 1943 może roku. Ale jest na pewno trzaskający mróz, jest śnieg, jesteśmy na wschodzie Polski, jest bardzo, bardzo zimno, jest noc i do pani babci przychodzi sąsiadka i mówi słowa, czy może pani je dokończyć? Tak, mówi, że kumo, kumo, że mówi dziecko, że dziecko siedzi i mówi i płacze, na brzegu właśnie gospodarstwa siedziała Zosia. Babcia wybiegła z domu, zarzuciła chustę i poszła. To znów słowa są Zosi, ujrzałam anioła. Także ona w mojej babci ujrzała anioła. Babcia ją przytuliła do siebie, otuliła w tej chustce i przyprowadziła do domu. Myślę, że to był gdzieś koniec listopada, 42, może początek grudnia, dlatego że jak oni uciekli z tego getta, więc ta pomoc tam tej mamy, szukanie schronienia dla tych dzieci i później właśnie wiadomo, że jedni pomogli, później kazali odejść z gospodarstwa, tak? To więc ona się błąkała po tych lasach, po tych różnych domach, ale tylko na chwilę miała tą pomoc, więc ona była naprawdę już wyczerpana, tak? Że zmęczona tym wszystkim. Nie miała, trzeba podkreślić, że nie miała też wierzchniego zimowego ubrania. Ona przyszła w takim tylko lekkim ubraniu, więc ona była bardzo wycieńczona. Także ona potrzebowała naprawdę tego ciepła w tego w domu, tego mówię, przytulenia, bo mówię, dziecko pięcioletnie, które się błąka po lasach, nie ma tej pomocy, to ona potrzebowała szczególnej opieki wtedy. No i taką opiekę otrzymała od mojej babci przez wiele, wiele lat. No właśnie, pani pamięta swoją babcię. Proszę nam powiedzieć, jak pani myśli, na ile pani ją znała, jaką była osobą i dlaczego się zdecydowała na ten krok? Jak wydaje mi się osobiście, że musiała być niezwykle odważną, dzielną kobietą, ale coś więcej może pani o niej powie. Bardzo, bardzo, bardzo ciepła osoba. Babcia bardzo często do nas przyjeżdżała właśnie na okres zimowy, kiedy już w gospodarstwie nie było co robić, to ten okres zimowy do wczesnej wiosny ona z nami spędzała, czyli bardzo, bardzo miło i ciepło wspominam babcię, bardzo naprawdę taka umiała wszystkiego nas nauczyć, tak? Że starała się nam przekazać te najlepsze i te najcieplejsze wartości człowieka. Także naprawdę moja babcia była bardzo cudowną osobą, także mówię ciepłą, a starała się również wszystkich w rodzinie, żeby zjednoczyć. 8 dzieci rozproszyły się po całej Polsce. Starała się też do każdego pojechać, ale zarazem, żeby wszyscy wspólnie mieli z sobą jak najbliższy kontakt. Także dbała o to i myślę, że bardzo przekazała to mojej mamie. Moja mama była też taką później osobą, która też jeździła, starała się odwiedzać swoje rodzeństwo. Mówię, czy w Szczecinie, czy w Warszawie, czy na Podlasiu. Także to mówię, rodzina bardzo, 600 kilometrów na przykład Szczecin od nas, tak? Bo ja mieszkam na Mazurach, więc ta odległość bardzo, bardzo duża, ale mówię, była tak ciepłą osobą babcia, tak mówię, te wartości przekazała swoim dzieciom. Zresztą wszyscy starali się w jakiś sposób też pozakładać te rodziny, kto tam nie mógł, bo wiadomo, wujek był chory, jeden to tam był samotny, mój brat się później nim zajął, ale mówię, była tak ciepłą osobą i tak, mówię, wartościową, że mówię, to jest wszystkie, mówię, dobre cechy przekazała swoim dzieciom, także dzieci również wspaniałe osoby, także i ciepłe, daleko nie trzeba szukać, pomagały również w tym gospodarstwie i podczas tej II wojny światowej, tej ludności żydowskiej, bo są wspomnienia,
gdzie dzieci właśnie idą i na przykład parują ziemniaki, niby dla zwierzyny, a to się okazało, że to były parowane ziemniaki dla ludności żydowskiej, która przychodziła, specjalnie otwierali na przykład te parniki, nie zamykali, żeby mieli oni dostęp. I wujek na przykład wspomina w ten sposób, mówi, no wybrali, trudno, miało być dla zwierzyny, wybrali, trudno, z siostrami młodszymi uparuje następny. Takie są wspomnienia mojego wujka. Także mówię to bardzo, cały czas mówię, tą babcię mam cały czas w pamięci i nawet przytoczę taką historię, kiedy miałam właśnie 15 lat, przyjechałam, bo to był pierwszy tydzień nauki w szkole, przyjechałam z internatu i przyjeżdżam, a moja mama z moim tatą mówią, że wyjeżdżają na pogrzeb, bo babcia zmarła. A ja mówię, ale ja też jadę, ja też tam muszę być. Czyli przyjechałam o godzinie 17, a 17.40 z powrotem pojechałam do Drohiczyna, żeby pożegnać babcię. Bardzo dziękuję za tę opowieść niezwykle wzruszającą. To jeszcze oczywiście nie koniec, do pani Oli za chwilę też wrócimy. Ja zachęcam też Państwa, którzy nas słuchacie, oglądacie, do zadawania pytań. Będziemy je później zbierali i przekażemy i poprosimy o odpowiedź na koniec naszego spotkania. A teraz poznajmy kolejną sprawiedliwą, czyli mamy pani Annę, panią Janinę Stupnicką z domu Wójcik. Kobietę nieprzeciętną, muszę powiedzieć, bo kiedy poznałam historię pani mamy, o której pani opowiada w kilku wywiadach, no nie zdradzę tutaj wielkiego sekretu, jest kobieta, która odważyła się na wyjątkowy, myślę, gest, na bardzo odważną rzecz. Z kilkuletnią córką opuściła męża, pani rodzice rozstali się i pani mama podjęła samotną walkę o pani życie, o pani codzienny byt. W międzyczasie jeszcze skończyła studia i rozpoczęła pracę jako nauczycielka. Także poprosiłabym też panią Annę opowieść o pani mamie, o to, jak wyglądała jej droga do bycia sprawiedliwą. No muszę tutaj sprostować pani Olu, bo mama we wczesnej młodości była nauczycielką, a potem w latach 30, tam 33, chyba 4, skończyła z dzieckiem, może nie przy piersi, ale miałam 3 latka chyba. To nie to, co teraz samotna kobieta może z dzieckiem studiować. Przed wojną to w ogóle było nie do pomyślenia. Więc skończyła Wyższą Szkołę Nauk Politycznych i pracowała w wojsku. Zawsze była zaangażowana we wszystkie prace społeczne. Właściwie domem się nie zajmowała. Nawet nie wchodziła do kuchni. Ale we wszystkich różnych organizacjach, mówię o przedwojennych czasach, na Żoliborzu, w Lidze Kobiet, w PPS-ie chyba też, gdzieś tam jeszcze, już nie pamiętam. W każdym bądź razie była wielką społecznicą, odważną kobietą. Ale domem się nie zajmowała. Nie umiała gotować. Więc co jeszcze panią ciekawi? Dla mnie i dla innych, najmłodszą córką mojej babci, bo babcia też miała 6 dzieci, 5 córek i 1 syna. Mama była najmłodszą córką mojej babci. No. Ale zawsze w różnych ciekawe, że nam było ciężko właściwie, bo mama uczyła się w nocy, zdawała egzaminy jako ekstern, a pamiętam, jak babcia leżała skurczona, siedziała na tapczanie i babcia parzyła jej kawę, ona w nocy się uczyła. No ale skończyła tą Wyższą Szkołę Nauk Politycznych, potem zaczęła pracować w wojsku i już wtedy nam się już lepiej powodziło trochę, bo miała dobre stanowisko. Tak. Co tam dalej? Chciałam tylko tak podsumować, że kiedy słucham tych dwóch historii, to wyłania mi się taki obraz z jednej strony bardzo odważnych kobiet, ale też kobiet, które były właśnie otoczone wsparciem bliskich, bo jak rozumiem, tutaj też nie bezpośrednią rolę, ale rolę taką towarzyszącą odgrywa babcia pani Anny. Babcia. Właśnie chciałam powiedzieć pani Oli, że babcie były zawsze najukochańsze, bo mojej mamy to prawie w ogóle w domu nie było w czasie okupacji na przykład, tylko była babcia staruszka. Mama pracowała przecież.
musiała utrzymać nas. No właśnie, ale rozpoczyna się okupacja, rozpoczynają się przede wszystkim najpierw naloty na Warszawę, później zajęcie miasta, a niecały rok później pojawiają się pierwsze plotki, pierwsze informacje o tym, że w Warszawie zostanie utworzone getto. Getto dla prawie 300 tysięcy Żydów, którzy zamieszkują Warszawę przed wojną. Centrum miasta jest tak naprawdę odcięte od reszty, ponieważ to tutaj zresztą za mną jest plan getta, który mi towarzyszy codziennie w pracy. I pani mama wchodzi do getta praktycznie codziennie, tak, jeżeli rozumiem dobrze. No tak, chyba codziennie, to dobrze nie, ale chyba dlatego, że w czasie okupacji no przecież nie mogła się przyznawać, bo pracowała w wojsku, więc pracowała jako prowadząca meldunki i administrację w różnych domach na terenie Starego Miasta, Żoliborza i częściowo w getcie. I z tego powodu miała przepustkę opiewającą na dwie osoby i wchodziła do getta, załatwiała tam, bo trzeba było, pomimo tego, że Niemcy wiedzieli, że wszystkich Żydów wykończą, to jednak musiał być taki porządek, że jak się dziecko żydowskie urodziło, to musiało być zapisane. Jak umarł ktoś, to musiało być zapisane. Jak zmienił miejsce zamieszkania, bo przecież ci Żydzi byli przerzucani z jednego domu do drugiego. Getto się robiło coraz mniejsze, więc te mieszkania były ciasne bardzo, bardzo ciasne. Ale mama to musiała wszystko udokumentować w tych książkach meldunkowych. No i czasami wbrew całej rodzinie zabierała mnie ze sobą do tego getta. Po to, żebym ja w tej szkolnej teczce przenosiła bochenek chleba i tą marmoladę tam buraczaną, którą oddawałyśmy takiej bardzo biednej rodzinie. Nie wiem, mama sobie jakoś tak tą rodzinę, tam sześcioro czy siedmioro takich małych dzieci było. No chyba rok po roku te dzieci się rodziły. I im właśnie to oddawała. No właśnie, pani historia też jest wyjątkowym przykładem tego, jak codzienne przedmioty mogą w zupełnie inny sposób służyć w czasie okupacji, w czasie wojny, ponieważ kiedy prześledziłam pani historię, to zapamiętałam trzy przedmioty. Zapamiętałam właśnie tę szkolną teczkę, która powinna służyć dziecku do noszenia do szkoły, tak, książek, zeszytów, drugiego śniadania, a służyła do noszenia pomocy, takiej właśnie bezpośredniej materialnej pomocy, w tym przypadku jedzenia do getta. Drugim takim przedmiotem jest beret z kwiatkiem, tak? Beret, który nosiła pani w szkole. A trzecim przedmiotem jest obrus. Biały obrus, który... No obrus, tak. Miałam daleko jeszcze poza Warszawą. Jakaś Żydówka, no z tym obrusem to była rzeczywiście... To może zacznijmy od tego szkolnego beretu i od tego, jak pani poznała Lilkę Alter. Więc któregoś dnia mama powiedziała, że wyprowadzisz dziewczynkę, czy wyprowadzimy, już nie pamiętam, dziewczynkę żydowską z getta. No i weszłyśmy tam tak normalnie, jak zawsze. Po jakimś tam czasie w tym lokalu, gdzie mama urzędowała, przyszedł mężczyzna, był to Hilary Alter ze swoją córką Lilianą. Nastąpiło bardzo przykre pożegnanie tego ojca z córką. To jeszcze parę lat temu, jak sobie przypominałam tą chwilę pożegnania, tę chwilę ich, to łapało mnie coś za gardło, nie mogłam po prostu mówić, ale już teraz widać, że się zestarzałam i jakoś się przyzwyczaiłam do tego. Zawsze musiałam przerwę zrobić, bo coś mnie dusiło w gardle, jak sobie przypomniałam. No, on wiedział, że już się prawdopodobnie, bo to był bardzo światły człowiek, ten ojciec, on tam był już, on już był w tej chyba organizacji, nie wiem, czy był w tym... On był w bundzie, tak. On był taki socjalizujący właśnie, ale światły człowiek. Nawet w ogóle był niepodobny, nie miał rysów żydowskich, blondyn, niebieskie oczy, blondyn, a nie ryży, ani tam rudy. I miał nawet załatwione dokumenty, że mógł uciec z tego getta, bo jego brat jakiś tam, nie wiem, czy cioteczny, czy rodzony, był już w AL-u w Lasach Lubelskich, czy jakiś tam... I załatwił mu wszystkie dokumenty, ale on powiedział, że on zostanie w getcie. Zadba tylko
o życie córki i żony swojej, a sam zostanie w getcie, jak trzeba będzie do końca zostać. No więc oni się pożegnali. Wracam do tego pożegnania. Ojciec poszedł, gdzie to była zima, bo miałyśmy na sobie palta zimowe. Ja właśnie miałam takie szkolne palto granatowe z takim szarym kołnierzykiem i tą beret taki szarotką. To był taki strój siódma przystanek, do których chodziłam przed wojną do szkoły powszechnej. Więc Lilka włożyła to granatowe moje palto, a ja włożyłam jej takie zielone, bo mamie się wydawało, że to, ten zielony kolor bardzo się tak rzuca w oczy. Lilka zdjęła opaskę, no i wzięłyśmy te książki meldunkowe, z którymi zawsze mama wchodziła do getta. Ona wzięła jedną książkę pod pachę, ja drugą. I mama powiedziała teraz zdecydowanym krokiem, z głową podniesioną do góry, idźcie do wyjścia. No i tak żeśmy zrobiły. To znaczy szłyśmy zdecydowanym krokiem, ale gdy znalazłam się za murami getta, to w ogóle z tego zdenerwowania, no przecież to była młodą dziewczyną, to też było dla mnie straszne przeżycie. Zdawałam sobie sprawę, co się może zdarzyć po drodze. Zapomniałam, gdzie tam miała czekać na nas dorożka umówiona, która miała nas zawieźć na Żoliborz do domu. No ale jak troszeczkę już się uspokoiłam, znalazłam tą dorożkę umówioną, siadłyśmy i pojechałyśmy na Żoliborz, gdzie babcia czekała z kolacją. A mama wróciła następnego dnia. I właśnie co pani Ola mówiła, że się nie zadawało w ogóle pytań. Ja na przykład się nie zapytałam mamy, jak ona wyszła następnego dnia. Nic w ogóle nie pamiętam. Nie pamiętam tego, czy myśmy miały przepustkę, czy nie miałyśmy przepustki. Nawet Lilka, która po wojnie zeznawała, bo ona mieszkała we Francji, ta Lilka uratowana, zeznawała, to też pytali jej, a jak to, czy to było, pokazywałyście jakąś przepustkę? Lilka mówi, nie pokazywałyśmy żadnej przepustki. Więc ja nie pamiętam właśnie, jak to było z tą przepustką. Ale mama wróciła następnego dnia i wtedy się już zaczęło nasze normalne życie. Mama wyrobiła jej dokumenty na nazwisko Krysi Wójcikównej, to znaczy mama z domu nazywała się Wójcikówna. No i Lilka była, znaczy już teraz Krysia Wójcikówna ze kuzynką mamy mojej tam jakąś dalszą. I zaczęły się już normalne życie w dwóch pokojach z kuchnią. Nie na wsi, gdzie można było się ukrywać w różnych miejscach, w różnych ziemiankach, w oborach, w różnych tam innych zakamarkach, tylko w dwupokojowym mieszkaniu na Żoliborzu. Takim dość nowoczesnym nawet, gdzie nie było żadnych specjalnie zakamarków, bo w starym mieście, na Starym Mieście na przykład w mieszkaniach to były różne takie zakamarki, gdzie można było jakoś tam ukryć kogoś w razie niebezpieczeństwa. Ale tu w tych dwóch pokojach to właściwie jedyną skrytką to była szafka podokienna taka. W pani historii pojawiają się też zapachy, kolory i pewne odgłosy. Chciałabym się do nich teraz odnieść, najpierw do zapachów i kolorów getta, ponieważ to są wyjątkowe relacje, które mamy zarówno w naszym archiwum, czyli podziemnym archiwum getta warszawskiego, którego dzisiaj od 70 kilku lat już ŻIH jest depozytariuszem, a z drugiej strony w wielu, wielu też relacjach, pamiętnikach pisanych w getcie, albo pisanych też po wojnie już przez, szczególnie wyjątkowe są te, które pisały dzieci. Mam tutaj na myśli książkę na przykład Czarne sezony profesora Michała Głowińskiego, w którym on jako kilkuletni chłopiec wspomina, że getto miało dla niego kolor pakowego papieru, którym przykrywano na ulicach trupy. I bardzo mi to się łączy też z pani historią. Gazetami. Druga rzecz to jest drugi kolor, który się pojawia w tych pamiętnikach, między innymi w tych właśnie z archiwum Ringelbluma, to jest biel. To są puste okna, to jest biel rozerwanych pierzy zlatających, fruwających po ulicach, rozerwanych kołder, poduszek. No i właśnie chciałam zapytać o te pani wspomnienia, tak, zapachowo, tak, takie właśnie kolorystyczne. Tak.
kiedy chodziła pani do getta z mamą. Właśnie chodzi o te zapachy i o topierze fruwające. I proszę sobie wyobrazić, że ileś lat temu, jak poszłam na ulicę Próżną chyba, tak, przy Placu Grzybowskim, tam jest taki stary dom właśnie. Weszłam tam na podwórko i czy pani wie, że po prostu w pewnej chwili wydawało mi się, że tam są te zapachy właśnie. Takie zapachy, które były właśnie w getcie. Tak, to są, podejrzewam, rzeczy, których nie da się zapomnieć. Nie da się zapomnieć. Ponieważ ja tutaj siedząc w budynku Żydowskiego Instytutu Historycznego, mam na wyciągnięcie ręki tutaj zaraz za oknem jedną z bram do getta, ponieważ kiedy teren Placu Tłomackie był już z getta wyłączony, a tutaj niedaleko znajdowała się chociażby enklawa ewangelicka i rozpoczynała się ulica Leszno, niedaleko z mojego okna tutaj widziałabym właśnie bramę do getta. Jest prawdopodobne, że pani właśnie tą bramą wchodziła z mamą, ponieważ kiedy prześledziłam tę historię i wiem, że pani jeździła tutaj z Żoliborza tramwajem, no to duże prawdopodobieństwo, że może właśnie tą bramą z mamą wchodziłyście, ale oczywiście no, tej pewności nie mamy. Chciałam jeszcze wrócić, zapytać o odgłosy, bo są pewne odgłosy, które sprawiały, że pani babcia stawała na baczność i przejmowała komendę w domu, chroniąc właśnie Lilkę. Jak to wyglądało? To znaczy, zaraz, bo nie zrozumiałam, że chodzi o... O te odgłosy butów na klatce. Kiedy Lilka już ukrywała się u was. Tak, no więc właśnie chcę powiedzieć, że tak nasze życie właściwie było takie, no, zwyczajne życie. Lilka się nie ukrywała przecież wtedy, kiedy się nic nie działo, tylko żeśmy tam, no, ja ją zabawiałam, bo ona też miała taki zwyczaj stania w oknie. I dowiedziałam się, że wiele, wiele osób młodych często stawało przy oknie, co było wielkim niebezpieczeństwem, bo przecież ktoś z ulicy może zobaczył, że tam ciągle się firanka rusza, że ktoś tam wygląda i trzeba było ją pilnować, bo ona ciągle do tego okna podchodziła. Ale odbiegłam od tematu. No więc dzień się toczył zwyczajnie, jak każdego dnia. Na początku to były jeszcze, bo przecież szkół średnich nie było. Wszystkie szkoły średnie i wyższe były zlikwidowane, pozostały tylko szkoły powszechne i zawodowe, dlatego że Niemcy uważali, że jak już wygrają wojnę, to Polacy będą tylko potrzebni jako robotnicy dla Wielkiej Rzeszy. Także dlatego już od pierwszych dniach okupacji zaczęli gnębić i mordować elity i inteligencję polską. Profesorowie z uniwersytetu przecież byli wywożeni do obozów koncentracyjnych, często nie wracali. Ciężkie życie było w czasie okupacji, ale wracam do Lilki. No więc życie się toczyło właściwie tak, no ona nawet jak przyszły były komplety u nas w mieszkaniu, to znaczy po parę osób przychodziło i uczyli się z nauczycielką w każdym... Te komplety odbywały się w różnych domach. To nie było sale w jednym domu. I Lilka też brała udział, ale była w drugim pokoju. Ale potem mama uważała, że może to jednak jest niebezpiecznie, także już u nas te komplety nie były, tylko u innych koleżanek. Natomiast, ale to były takie chwile, no, czytała książki, grałyśmy tam w różne jakieś loteryjki, jakieś piosenki żeśmy przepisywały. Ale były chwile bardzo niebezpieczne. Wtedy, kiedy na przykład była obława na Żoliborzu, na Placu Inwalidów, wpadali Niemcy do mieszkań, to były bardzo przykre i niebezpieczne sprawy. Wtedy z Lilką i jeszcze z jednym chłopcem, Rysiem Grünbergiem, który był właściwie u mojej ciotki w Śródmieściu, ale jak tam coś były jakieś takie też na... jakieś takie łapanki duże czy coś, to on wsiadał, to był bardzo odważny chłopiec, wsiadał w dorożkę i przyjeżdżał na Żoliborz do nas. I pomieszkiwał u nas nieraz. I właśnie dwa razy tak się zdarzyło, że wtedy, kiedy był Rysiek, były jakieś obławy na Żoliborzu i myśmy wchodzili po drabinie na dach i tam żeśmy się ukrywali, nie pamiętam, czy klęcząc, czy kucając, między tymi kominami, które były na dachu.
Potem jak się to wszystko uspokoiło, była cisza, to schodziliśmy na dół. Więc te sprawy, na ogół rzadko się to zdarzało, ale było jeszcze, na przykład były takie sytuacje chyba dwa razy, bardzo niebezpieczne, kiedy bo była godzina policyjna, przecież bramy domów były pozamykane od godziny 8 do 6 rano, więc po godzinie policyjnej słychać było na parterze jakiś stukot ciężkich butów. No to znaczy, że przecież nikt po godzinie policyjnej nie przychodził do domu, tylko musieli być to Niemcy. I pamiętam takie twarde, jakieś takie buty grube uderzały o schodki. I ci Niemcy, ponieważ w tym pionie, jak myśmy mieszkali na drugim piętrze, pod nami, w tym samym pionie, mieszkała taka chyba Volksdeutschka czy Reichsdeutschka, nie pamiętam, pani Engel się nazywała. I tam właśnie kilka razy zdarzyło się, że po godzinie policyjnej, w nocy, to już noc przeważnie była, przychodzili do niej Niemcy. I pewnie byli trochę, wypili coś tam, jakiś alkohol, i walili przez pomyłkę zamiast do niej, to w nasze drzwi. Ale myśmy już słyszały na dole te uderzenia tych ciężkich butów. I wtedy Lilkę upychało się do tej szafki podokiennej. Tam ta szafka się, półka w tej szafce była z dwóch części się składała. Jedną część się wyjmowało i tam się upychało Lilkę, a tu się zastawiało słoikami, jakimiś takimi, pamiętam, takimi grubymi, dużymi słojami, gdzie się ogórki kisiło chyba. Ale to nieduża była ta szafka, także wsadzić tam Lilkę to nie było wcale tak prosto. Ale babcia moja wpadła na taki pomysł, że żeby przedłużyć, bo przecież nie wiemy, czy byłyśmy przekonane, że ci Niemcy do nas idą przecież. Myśmy na początku nie wiedziały, gdzie one idą, że oni idą tam do tej Niemki. Myślałyśmy, że oni idą do nas. Więc babcia, żeby przedłużyć ten czas, zanim oni dojdą do naszych drzwi, udawała, że bierze kąpiel. Jak oni walili w drzwi, to wychodziła z łazienki z narzuconym szlafroku, szeroko otwierała drzwi i wyprowadzała ich na podest i pokazywała, gdzie Frau Engel mieszka. A myśmy wszystkie się trzęsły przez ten czas. Czasami mamy nawet nie było, tylko ja z Lilką, no Lilka w tej szafce siedząca, tam leżąca właściwie, bo tam siedzieć nie było mowy, ona musiała być wyciągnięta. No więc to się na szczęście zdarzyło chyba dwa razy tylko, już za drugim razem to myśmy już wiedziały, że prawdopodobnie nie do nas, ale do tej Engel idą. No ale dwa razy chyba było to. Potem ta pani się wyprowadziła chyba do dzielnicy niemieckiej. Także to się skończyło. Były miłe chwile. Były jeszcze, muszę powiedzieć, zimą były miłe chwile, bo na tym podwórku w naszym bloku była nieduża górka i z Lilką wychodziłyśmy na sanki, zjeżdżałyśmy z tej górki właśnie. Wtedy nam się wydawało, że ta górka jest taka duża, długo się jedzie na sankach. A potem po wojnie, jak poszłyśmy razem z Lilką, weszłyśmy do tego bloku zobaczyć tą, to w ogóle nie mogłyśmy znaleźć w krzakach tej górki. A nam się wydawało, że tak pięknie się zjeżdża na tych sankach z tej górki. Więc to były jedyne miłe chwile. Poza tym wtedy kiedyś w 43 roku, w kwietniu, kiedy paliło się getto, Lilka to strasznie przeżywała, bo z naszego domu, z części naszego bloku można było widzieć te dymy i słychać było też huki jakieś. Więc Lilka to strasznie przeżywała i mama postanowiła wywieźć nas pod Warszawę na linię Otwocką do Michalina na wakacje. No, myśmy nie miały pieniędzy, więc ciotka wynajęła, bo cała moja rodzina wiedziała o Lilce. Nie byli zadowoleni z tego, że mama, nie chodziło o Lilkę, ale że mama mnie do tego getta tam ciągle prowadza, bo uważali, że tam są choroby, że jest niebezpieczeństwo i po co mama mnie tam ciągnie do tego getta. Ale mama moja się nie słuchała nikogo, robiła to, co uważała za stosowne. Więc
Lilkę. Z Lilką pojechałyśmy na tą linię po Otwocką do Michalina. No i tam były normalne wakacje. Chodziłyśmy po lesie, zbierałyśmy szyszki, bo trzeba było w kuchni palić tymi szyszkami. Także Lilka przeżywała strasznie to. Wiedziała przecież, że tam została jej matka i ojciec. Ale potem, nie pamiętam tylko w jakim, czy to już po powstaniu w getcie, czy jeszcze przed powstaniem w getcie, ktoś nam doniósł, że matka Lilki też jest już na stronie aryjskiej i gdzieś ją tam umieszczono pod Warszawą, ale niestety została wydana na ulicy i rozstrzelana na ulicy. Ja dojechała dorożką i ktoś tam rozpoznał, że to Żydówka i zabili ją na środku ulicy, więc Lilka to strasznie przeżywała, strasznie. No więc mówię, że były takie przerażające chwile z naszego życia, ale były właśnie te miłe takie, kiedy żeśmy jeździły na tych sankach, no potem te wakacje w tym Michalinie. I właśnie z tego okresu mam te zdjęcia, jak siedzimy na takich schodkach, co mało kto ma, 43, to był 43 rok, mało kto ma takie zdjęcie z czasów przecież tych strasznych, prawda, z czasów zagłady, z czasów okupacji niemieckiej w Polsce. Właśnie ja siedzę z Lilką na schodkach. Chciałam teraz panią Olę zapytać o podobne w sumie sprawy, właśnie o te miłe i gorsze chwile z czasów okupacji, z czasów ukrywania Zosi, Sary, bo mam takie wrażenie, że dużo niebezpieczeństwa spotkało właśnie pani babcię i dziadka, bo przecież Zosia była najpierw u nich, a potem na chwilę oddana gdzieś do rodziny, z tego co pamiętam. No właśnie dlatego, że pojawiły się donosy na rodzinę Miłkowskich, a później Zosia wraca do pani babci Bronisławej, do dziadka Adolfa, ale wtedy już się ukrywa. No i cały czas okupacji tak właśnie wygląda, a mam takie poczucie, że wszystko to, co dobre, to właśnie cudownie wróciło do pani pokolenia, tak? Do pani mamy i później do pani, która przejęła na siebie też wyjątkową misję, bo znalazła pani pewien grób i chciałabym, żeby pani teraz nam o tym opowiedziała. Dokładnie to jest miejscowość Sytki, też gmina Drohiczyn. Może przytoczę ten moment, kiedy mama Zosi ucieka z getta, ucieka wraz z swoim bratem, ucieka z dwiema córkami, czyli ucieka z Zosią, ucieka z córeczką młodszą, swoją Esterką. I w pierwszej kolejności, co matka robi? Szukała schronienia dla dzieci, tak? I takie schronienie w pierwszej kolejności znalazła dla Esterki w miejscowości Sytki. Natomiast Zosię znalazła w innym gospodarstwie, co ta, ona chwilkę tam była i później oczywiście błąkała się i trafiła do naszej rodziny. Natomiast Esterka nie miała takiego szczęścia. Jako trzyletnie dziecko została zamordowana przez niemieckiego żandarma, tak? Została przez ludzi z miejscowości Sytki pochowana przy krzyżu, przy drodze. Ten grób był przez wiele lat, można powiedzieć, nie wiem, czy może mieszkańcy się zajmowali, ale na pewno od momentu, kiedy ciocia moja Helena była nauczycielką w tej szkole, to tym grobem się zajmowała. Lata później swoje zrobiły, że tak, wujek umiera, ciocia już jest staruszka niedołężna i grób, powiem tak szczerze, zrobił się taki zaniedbany, porośnięty tylko trawą, dziką różą i mój brat wybierał się na 1 listopada w 2018 roku. Zajechał oczywiście zawsze, staraliśmy się, jak byliśmy w tamtych okolicach, odwiedzić ten grób Esterki. Przysyła mi zdjęcia, jak wygląda grób Esterki. Dla mnie tak ścisnęło, tak pani Ania mówi, że nie może czasami coś tam powiedzieć, bo ją ściskało, tak mnie ścisnęło serce, że nie mogę dopuścić do tego, żeby grób Esterki zaginął. Czyli muszę coś zrobić. I taką właśnie misję podjęłam, postanowiłam to miejsce upamiętnić poprzez załatwienie wielu spraw w gminie, później w starostwie Siemiatyczach. Udało nam się stworzyć taką tablicę pamięci i rodzinnie, jako potomkowie upamiętniliśmy ten grób Esterki
ujmując również rodziców, tak, Binech i Michała, rodziców Zosi, bo nie wiemy, gdzie zginęli. Ojciec prawdopodobnie trafił gdzieś na roboty w 1941 roku, jak Niemcy tylko weszli do Drohiczyna, natomiast mama Zosi zginęła dla mnie nie w wyjaśnionych okolicznościach, bo są wspomnienia Zosi, tak jak wspominałam kiedyś pani, że są trzy wersje, ale nie będę o nich opowiadała, bo mówię, tak naprawdę nie wiemy, gdzie ta mama zginęła. Więc na pewno zginęła, na pewno wujek zginął. Całej rodziny przeżyła tylko Zosia uratowana, tak? Mówię, postanowiłam upamiętnić tą tablicę, ale upamiętniłam ją w ten sposób, że również sprowadziłam rodzinę Zosi, tak, do Polski i na ten moment wspólnie żeśmy upamiętnili, czyli córka przyjechała Zosi z swoimi synami, moja rodzina bliższa przyjechała i mamy jeszcze siostra ta Helena, która się wcześniej opiekowała tym grobem, uczestniczyła, także troszeczkę nas tej rodziny było, pięknie żeśmy to upamiętnili, to miejsce i myślę, że teraz ludzie, którzy przyjeżdżają, odwiedzają Drohiczyn, myślę, że powinni również zajechać do Sytek i odwiedzić również ten grób Esterki, która nie miała tego szczęścia jak Zosia. A jak wyglądały właśnie dalej pani kontakty z rodziną Zosi? Bo wiem, że organizowaliście państwo całą rodziną różne przyjazdy do Polski, wycieczki. Proszę nam o tym opowiedzieć, jak te kontakty do dzisiaj wyglądają. Powiem tak, no pierwszy ten kontakt nasz był w czerwcu w 1988 roku, czyli przylot Zosi i z mężem do Polski. Nasza rodzina zorganizowała się cała, pojechaliśmy na lotnisko witać ich serdecznie, tak? Oczywiście wielkie przeżycie, bo jak Zosia, tak i nasza rodzina, no jak my się poznamy, jak my zobaczymy na lotnisku. Najmłodsza mamy siostra, pamiętam, ten moment, jak biegała do informacji, proszę powiedzieć, że tu rodzina Miłkowskich czeka na Sarę Gol, proszę powiedzieć, bo tutaj długo to wszystko trwa. Oczywiście póki bagaże się odbierze, przejdzie się tą odprawę, to w ten sposób to wyglądało. To był taki pierwszy moment, gdzie my żeśmy właśnie się spotkali z Zosią w Warszawie na lotnisku. Oczywiście pan przewodnik i cała grupa nas też dotykali i się cieszyli i płakali i wzruszali się z nami. Pamiętam też miły gest pana przewodnika. Całą rodzinę zapakował do autokaru, żebyśmy my z Zosią mogli być dłużej. Pojechaliśmy do hotelu, żeby po prostu ten moment nasz nie był króciutki, tylko na lotnisku, żebyśmy byli jak najdłużej. Później była też sytuacja, kiedy my proponowaliśmy Zosi i Abramowi, że my ich przyjmujemy i gościmy w Warszawie, tam u cioci się spotykamy, kolację, ale również zorganizowaliśmy taki wyjazd właśnie w stronę te rodzinne Zosi, czyli odwiedziliśmy dom rodzinny Zosi, odwiedziliśmy dom moich dziadków, gdzie Zosia była tam ukrywana, miejsce właśnie, czyli grób Esterki, grób moich rodziców. To było bardzo wzruszający moment, bo Zosia w każdym momencie, gdziekolwiek się znajdowała, czy w swoim tym domu rodzinnym, czy w domu moich dziadków, czy grup Esterki, czy grup moich dziadków, niesamowicie płakała, wzruszona. Pamiętam też taki moment, kiedy przytulała się do tablicy przy grobie moich dziadków i cały czas szlochała i wypowiadała słowa moi kochani rodzice. I zresztą we wszystkich listach ona zawsze uważała moich dziadków za swoich rodziców, tak? Bo mówię, uratowali jej życie, później przecież był moment, że odebrali, ale babcia była tak silną osobą i tak chciała odnaleźć Zosię, że za wszelką cenę. Naprawdę potrafiła nawet kobieta, która z gospodarki potrafiła sprzedać swoje hektary, żeby mieć pieniądze, żeby uratować tą Zosię z powrotem, żeby ona wróciła do niej, tak? I naprawdę różne sposoby, no niestety jeden z adwokatów powiedział, że to się nie uda, ona musi zostać w społeczności żydowskiej, że niestety nie uda, ale niemniej jednak dalej pisała listy, podawała Żydom, którzy wyjeżdżali do Izraela i udało się ją odnaleźć. Po wielu latach udało jej się odnaleźć i te kontakty z Zosi z moją babcią były do śmierci, tak?
Natomiast później już kontakty dzieci i jak to się mówi, wnukowie przejęliśmy, tak? Czyli później te przyjazdy Zosi w 88, później był w 91 roku, ona przyjechała już na miesiąc czasu z mężem, to już prywatnie, też żeśmy sympatycznie spędziliśmy ten okres czasu. No i właściwie telefony, listy już mówię, to już było bardziej, już ten od 88 roku, to już można powiedzieć, że każdy jakoś tak się starał utrzymywać kontakty. Ja tylko jak mogłam przyjeżdżałam do Warszawy, to mój brat zaraz organizował takie specjalne karty. Słuchaj, dzwonimy do Zosi, do Izraela. I oczywiście żeśmy rozmawiali i miło nam się sympatycznie rozmawiało. Właściwie do momentu można powiedzieć śmierci, bo Zosia zmarła w 2005 roku w lipcu, w momencie kiedy my dzwonimy do Izraela poinformować, że moja mama jest chora, dowiadujemy się, że Zosia umiera, tak? I to dla nas było bardzo wielkie przeżycie i niesamowicie, żeśmy to wszystko przeżyli, ale kontakty nasze z jej dziećmi, nie było żadnych kontaktów. My nie znaliśmy dzieci, tylko znaliśmy Zosię i znaliśmy Abrama, tak? Abram wcześniej zmarł, więc te nasze kontakty urwały się na moment. One się urwały od 2005 roku do 2011 roku. I ja tak zawsze mówię, że gdzieś ktoś czuwa, żeby jednak te nasze rodziny się zeszły. I właśnie w dniu śmierci mojej babci, 7 września, dostaję wiadomość, że wyszła książka, Dam imię na wieki. I ksiądz Paweł Rytel-Adrianik w rozmowach chyba w Radio Maria wspomina o naszej rodzinie. I takim sposobem ja wysłuchając, jak dostałam od rodziny te wiadomości, wysłuchałam tego wszystkiego. I weszłam na Muzeum Treblinka, takie różne są zakładki i listy. I znalazłam list Zosi córki, czyli Biny, do pana dyrektora Edwarda Kopówki. Zwróciła się z prośbą, żeby ta książka wyszła w języku angielskim, ponieważ Żydzi nie znają języka polskiego. I żeby te wspomnienia oni mogli przeczytać w języku angielskim. I podpisała się i zostawiła adres mailowy. I ja takim sposobem wzięłam ten adres mailowy, napisałam do tej córki Zosi informację, że jestem wnuczką przez Miłkowski, przedstawiłam się. Mówię, wiem, że nie znasz języka polskiego, ale ktoś ci może przetłumaczy to wszystko. I tak się złożyło, że kwestia 2 dni dostaję wiadomość właśnie od tego księdza, który również pisał książkę, że Bina się do niego zwróciła z prośbą o przetłumaczenie tego maila. No i tak w sumie to był 7 września, jak dostałam informację, a 13 września, w dzień urodzin starszego syna, już nawiązaliśmy kontakty, więc nasza i trwają od 13 września 2011 po dzień dzisiejszy dzielimy się naprawdę swoimi informacjami na bieżąco, czyli o każdym problemie moim oni wiedzą, ja natomiast o ich problemie. Żyjemy jak jedna wielka, wspaniała rodzina. Zresztą zawsze uważaliśmy Zosię za ciocię, że to było dziecko babci, 9. I to była nasza zawsze ciocia, to był wujek. I tak w ten sposób po prostu to przetrwało, że w tej chwili oni mi proponują, jak coś się będzie tu działo, to przyjeżdżaj do Izraela. Odwrotnie było, jak u nich się działo, słuchajcie, wy do mnie przyjeżdżajcie. I tak jesteśmy w kontaktach, no i przyjechali do mnie przecież na 10, wtedy w momencie, kiedy upamiętniliśmy tą tablicę, miejsce Esterki, przyjechali na 10 dni, zorganizowaliśmy im piękną wycieczkę po Polsce, ale taką wycieczkę, jaką miała Zosia i Abram w 91 roku, czyli tymi samymi ścieżkami my ich, czyli tą córkę i tych wnuków poprowadziliśmy. Jak Zosia w 91 i Abram zwiedzali, tak my ich żeśmy poprowadzili, przedstawiliśmy każdy zakątek, im pokazaliśmy skąd babcia się pochodzi i skąd dziadek Abram, bo Abram z pod Krakowa i Zosi mąż. Mhm. No, mówię, wspaniała historia, to bym musiała dużo, dużo naprawdę opowiadać, bo to tak, mówię, fragmentami wyłapuję tylko takie jakieś wspomnienia, ale jakbym tak zaczęła po kolei, to wszystko
opowiadać to, co zapoznałam się z tymi wspomnieniami od strony mojej rodziny, jak również Zosi, bo są spisane te losy. Więc naprawdę to jest bardzo miła i wzruszająca historia. No i tutaj mówię szczęśliwie, bo Zosia rzeczywiście przeżyła, gdzie mówię, były też, tak jak pani Ania wspomina, te sytuacje, kiedy te kroki słyszy tych Niemców, to identycznie była sytuacja w mojej rodzinie, że Niemcy sobie na przykład upodobali naprzeciwko dom moich dziadków, że oni tam będą spożywać posiłki. Ale czasami była ta sytuacja, że oni wchodzili do domu moich dziadków i mówią, że pani nam obiad ugotuje. I wtedy też ta właśnie biedna Zosia była chowana w takim piecu chlebowym. I po prostu tak, tutaj garki się gotują na tej kuchni, a ona biedna siedzi w tym piecu chlebowym, gdzie stoi mamy siostra młodsza, rocznik akurat Zosi i cała czerwona, bo się denerwuje, że ta biedna Zosia wie doskonale, że tam siedzi, a Niemcy pytają się, dlaczego ona taka czerwona i ma takie wypieki. A ona i mówiła, że nic, że to mówi, tak, mówi, że to przy kuchni stoi, to dlatego takie ma wypieki, nie? A ona biedna przeżywała to, że jest to dziecko tam ukryte w tym piecu chlebowym. No i tak między innymi zatytułowane jest, że uratowana w piecu chlebowym, takie są w książce właśnie między innymi, chyba u księdza właśnie tego Pawła, nie? Dam imię na wieki i pan dyrektor Edward Kupówka napisał książkę. Przepiękne wspomnienia ludzi, którzy właśnie ratowali właśnie Żydów. Tak samo tutaj mówię było. Później było tak, jak pani wspomniała, rzeczywiście jak interesowali się Zosią we wsi, że która to dziewczynka jest Żydówką, bo jest 8 dzieci, to która ta dziewczynka jest Żydówką, to babcia bardzo przeżywała i tak spakowała wóz i Zosię na ten wóz. No i wywiozła do swojej siostry. Po jakimś czasie, chyba po 3 tygodniach ją z powrotem przywiozła i tak już później była ukrywana, raczej nie pokazywało się ją. Choć małe dzieci, te młodsze rodzeństwo mojej mamy musiało być na podwórku, bawić się specjalnie i po to, że jak Niemcy bardzo często do wsi wjeżdżali, to żeby ich powiadamiać, tak, żeby oni mogli ukryć, bo nie wiadomo, czy oni nie zażyczą sobie wejść do domu akurat w tym momencie, więc trzeba było Zosię ukrywać. Ona miała 2 kryjówki takie, jedną pomiędzy drzwiami za szafą, a drugą właśnie w piecu chlebowym. No także to mówię, tak to wszystko wyglądało, ale mówię, będzie właśnie u nas zawsze ciocią i rodziną, tak, bo to mówię tak, dalej utrzymujemy te kontakty takie naprawdę między szczególnie Biną a jej synami, to jest bardzo duża między nami więź taka. Właśnie słuchając pani historii, mam taką myśl, że z jednej strony dziadkowie dali wam piękny prezent w postaci nowej rodziny, a wiadomo, że każde nowe miejsce przy stole, które jest zapełnione, to jest tylko i wyłącznie wielka radość, a z drugiej strony mam takie też poczucie, że państwo wypełniacie testament sprawiedliwych, że wypełniacie testament ludzi, którzy wykazali się tą ogromną odwagą, zaryzykowali życie, zaryzykowali zdrowie swojej rodziny. A państwo zostawili właśnie ten piękny prezent na kolejne lata. A z jeszcze innej, jakby z innego jeszcze punktu widzenia, mam też takie poczucie, że wybór państwa drogi życiowej, czyli właśnie to, że pani się zajmuje teraz genealogią rodzinną, że zbiera pani te wszystkie informacje, a pani Anno, że wybrała zawód lekarza, że jest pani lekarzem neurologiem, to też nie jest przypadkowy wybór. Czy może pani o tym nam coś jeszcze powiedzieć? No w czasie Powstania Warszawskiego, o tym dlaczego zostałam lekarzem? Tak. Tak. No więc w czasie Powstania Warszawskiego byłam sanitariuszką i już wtedy wiedziałam, że będę lekarzem na pewno. Jeżeli mi się uda oczywiście skończyć studia. No to był zawód, który wykonywałam z zamiłowania od wczesnej młodości. W dzieciństwie pamiętam, że lalki leczyłam, no i jakoś tak się moje życie ułożyło, że kochałam swój zawód, a to jest bardzo ważne dla lekarza, bo
pacjent odczuwa, że lekarz jest zainteresowany nim. To nie tylko, że zapisuje lekarstwa, ale pacjent musi odczuwać, że lekarz się nim interesuje, jego chorobą. No, także miałam przyjemność dużą i satysfakcję ze swojego zawodu. Ale chcę powiedzieć jeszcze, że oprócz Lilki, mama moja ratowała jeszcze tego Rysia Grünberga, który pomieszkiwał u nas. Jak tam mówiłam, że w Śródmieściu było niebezpiecznie, to przyjeżdżał na Żoliborz i pomieszkiwał u nas 2-3 dni. Wyrobiła mu dokumenty, nazywał się Ryszard Łukomski, a nie Grünberg. I przeżył wojnę, spotkał się ze swoimi rodzicami we Francji, wyjechał do Francji. Dobrze mu się potem powodziło, wyjechał gdzieś tam do Argentyny chyba. Korespondowaliśmy, bardzo serdeczne listy, ale jakoś korespondencja się urwała w 70. Tak, ostatni raz to już jak mama moja umarła, to był 75. rok. Natomiast oprócz Lilki i Rysia jeszcze mama udzieliła pomocy doktorowi Mikołajowi Borensteinowi, to był doktor chirurg, ginekolog z Łodzi, mieszkający, znaczy przyjechał, nie wiem jakim cudem on się w Warszawie znalazł, jak trafił do nas. W każdym razie wyrobiła mu dokumenty na nazwisko Mikołaja Boreckiego i załatwiła mu pracę w sąsiednim domu. Był tam palaczem w kotłowni, no chirurg z pięknymi palcami, długimi palcami, został palaczem w tym bloku pod 27 na Mickiewicza. On nie był też podobny do Żyda, miał załatwione dokumenty pewne, przez moją mamę wyrobione i chodził na przykład po Żoliborzu, chodził tam na obiady do takiego RGO, a po południu nieraz przychodził do nas, jak wtedy, kiedy mama była, bo nie zawsze była w domu, popolitykować. To był bardzo światły człowiek, interesował się wszystkim, co się dzieje i tak dalej. Więc te osoby doktor Mikołaj też przeżył wojnę, spotkaliśmy się po wojnie wszyscy. A jeżeli chodzi o Lilkę, czyli Krysię Wójcikówną, to przeszliśmy, znaczy przez całą okupację była u nas od koniec 41 albo początek 42, nie pamiętam, do końca wojny. Więc przeszłyśmy przez obóz 3 października, jak się skończyło powstanie. 3 października wyrzucono nas z bloków, z tego bloku. Ja byłam już wtedy z babcią i z Lilką i z mamą. Przeszłyśmy przez całą Warszawę do obozu w Pruszkowie. Tam z Lilką przez cały czas, tam byłyśmy przez tydzień, potem zostałyśmy wywiezione wagonami bydlęcymi, nawet bez dachu. Pamiętam, że strasznie deszcz padał wtedy. I przez chyba 2 czy 3 dni jechałyśmy tam koło Zakraków, koło Miechowa i tam nas wysadzono i dostałyśmy się do takiego mająteczku, gdzie oprócz tego, że było bardzo dużo ludzi z tych wysiedlonych z Poznańskiego, to była również Melina Jędrusi. Także tam była cała wieża Babel. Między innymi Lilka również. Ale jak przychodzili z NSZ-u, to mama moja mówiła Lice, to ty leż w łóżku, w tym barłogu, znaczy, że niby jesteś chora. No i też przetrwała z nami. Wróciłyśmy w 45 roku na Żoliborz, tam mieszkanie było zniszczone. Lilka się zgłosiła do gminy żydowskiej, która była po drugiej stronie na Pradze, bo Praga ocalała w czasie powstania. I tam dalej już ją pokierowano. I wyjechała do swojej ciotki, do Francji. Tam skończyła maturę. Potem wyszła za mąż, też za uratowanego Żyda z Krakowa. I wiem, że było im ciężko, także ona nawet, to była bardzo zdolna dziewczyna, ale nie mogła się uczyć, znaczy tylko tą maturę
zrobiła tam za granicą, ale cierpiała nad tym bardzo, bo musiała pracować, a ten jej mąż, nie wiem, czy to już mąż wtedy był, czy narzeczony, uczył się, skończył studia. Skończył studia, został dyrektorem jakiejś wielkiej fabryki w Casablance. I wyjechali z Paryża i osiedlili się tam w Casablance, tam jej się synowie urodzili. No i po jakimś tam czasie wróciła z powrotem do Paryża, to znaczy nie do Paryża, tylko mieszkała z tym mężem swoim i z dwoma synami w Compiègne. Takim, to jest jakieś 100 czy 80 kilometrów od Paryża. I myśmy po wojnie, mama pisała do Czerwonego Krzyża, tego szwedzkiego, co się z nią dzieje dalej, ale nikt nie dostawaliśmy, znaczy dwa czy trzy razy pisała i dostawaliśmy odpowiedź, że nie mogą znaleźć takiego. No ona wyszła wtedy za mąż i się zupełnie inaczej miała trzecie nazwisko. Już nie Wójcikówna, nie Riedl, nie Alter. Tak, i nie nazywała się wtedy Riedler. No i ślad po niej zaginął. I ona mnie odnalazła w 1989 roku. No, także nawet zeznanie, że była u nas przez całą okupację, to nie ona składała, tylko ten Rysio, który u nas pomieszkiwał i doktor ten Borenstein, Borecki potem. Rozumiem. A proszę jeszcze, chciałam na chwilkę wrócić Pani Aniu do waszego transportu, waszego przejazdu pod Kraków do Miechowa i tamte cztery wyjątkowe dzielne kobiety, czyli Pani babcia, Pani mama, Lilka i Pani, jesteście chronione przez pewien obróz. Proszę powiedzieć jego historię jeszcze. Zaraz, bo nie dosłyszałam, co mamy opowiedzieć, że co mam... Że kiedy uciekaliście z Warszawy, kiedy byliście wywożeni po powstaniu warszawskim, tak, w październiku 1944 roku przeszliście przez Pruszków i dalej byliście wywożeni pod Kraków. I był z wami cały czas obróz. Co było cały czas? Obróz, szabasowy obróz. Nie zrozumiałam, jaki obróz? Obróz, Pani Aniu, obróz, biały obróz. Nie rozumiem. Jaki obróz? Obróz czy obróz? Nie mogę tego... Obróz. Obróz, na stół, obróz. Biały obróz. Ogród czy obróz? Obróz, Pani Aniu, obróz, biały obróz na stół. Co? No dobrze, to może ja dopowiem, ponieważ rodzina Pani Anny dostała obróz od jednej z żydowskich rodzin, której pomagaliście i Pani mama tego obrusa nigdy nie sprzedała. I to jest też taka... Ale obrus, Boże, kochani, tak jest. Więc z tym obrusem to, jak mój mąż powiedział, że to jest jakaś metafizyczna historia. Dlatego, że jak wyrzucali nas z bloku tego 3 października 1944 roku, to moja mama zamiast brać jakieś coś, bo przecież wychodziliśmy tak, jak żeśmy stali. Tam nie było mowy o... Teraz jak patrzę na tych Ukraińców zdążających do nas z tymi tobołkami, to tak samo my, ale bez żadnych walizek, tylko babcia poszyła jakieś plecaki. I tam w tych plecakach coś tam żeśmy mieli. I w każdym bądź razie moja mama nie wiadomo dlaczego wzięła ten obrus, który dostała od jakiejś Żydówki chyba na swoje imieniny, ale nie od tej, gdzieśmy tam tę marmoladę nosili, tylko jeszcze gdzieś tam. Tam pamiętam, że jeszcze do jakiejś śledź jakiś, jakaś rodzina śledzia była. Tam też coś tam mama im też dawała nieraz. Też to jakiś chleb, który w swojej torbie przenosiła. I od niej właśnie, to były mamy imieniny na Janinę i dostała od niej ten obróz. Być może, że to był ten obraz taki szabasowy, czy jak on się tam nazywa? Haftowany ręcznie, Richelieu. Ręcznie robione, takie te kwiaty jakieś, coś tak. I moja mama wzięła ten obróz, nie wiadomo, zamiast koc jakiejś brać, to wzięła ten obróz, nie wiem. Czy uważała, że jakaś rzecz od Żydów, może tak po tym myślałam, że może będzie przynosiła nam szczęście. W każdym bądź razie ten obróz przetrwał z nami przez cały czas. Nawet wtedy, kiedy było ciężko w tym majątku z jedzeniem, bo tam było bardzo dużo ludzi,
Przecież można było za ten obrus iść na wieś i zamienić na kiełbasę jakąś, czy ja coś tam, no na coś bardzo smacznego. Moja mama tego obrusa nie sprzedała, nie pozbyła się. Przyjechała do Warszawy, wróciłyśmy do Warszawy z tym obrusem i ten obrus był przez cały czas u mamy przez tyle lat po wojnie. Jak mama zmarła, likwidowałam mieszkanie mamy, no to wzięłam ten obrus, bo widziałam, że mama do tego obrusa jakieś ma dziwne uczucie. Wzięłam ten obrus i trzymałam go też przez wiele lat, do roku 2014. I mój mąż jeszcze mówi, po co ty jakąś starą szmatę trzymasz, której się w ogóle nie... O, to już było, to już pożółkło zupełnie. Z tego białego to się zrobiło żółtawe. A ja to trzymałam, bo uważałam, że moja mama do tego przywiązuje jakąś wielką wagę. I jak powstało Muzeum Żydowskie, czyli POLIN, to oddałam ten obrus właśnie z tym opisem, że to jest wyniesiony z getta. No moja mama dostała prezent na imieniny, właśnie ten obrus. I ten obrus z nami był przez całą tą rajzę. Przez te wszystkie te... To było naprawdę nie do uwierzenia, że mama nie sprzedała tego. Wiem, że sprzedała jakieś korale swoje, coś tego, bo było nam bardzo ciężko. Tam nie było co jeść w ogóle. A ten obrus wrócił z powrotem. I mąż uważał, że to była sprawa metafizyczna z tym obrusem, że to jest niemożliwe z tym, to jest jakaś metafizyka z tym obrusem. No ale wracam jeszcze do Lilki, więc Lilka odezwała się po raz pierwszy w 89 roku. Podobno ona poszukiwała nas, ale moja mama umarła, ja wyszłam za mąż, zmieniłam nazwisko, więc też nie było to takie proste. I wyjechałyśmy z Warszawy, ponieważ mieszkanie było zrujnowane, znaczy częściowo, ale już się nie nadawało do mieszkania, wyjechałyśmy do Gdańska i ślad po nas zaginął. No. Jak mnie odnalazła, to od razu do mnie zadzwoniła, to znaczy odnalazła ją przez jakąś panią, do której jakoś zwracała się w Paryżu do konsulatu czy gdzieś tam, żeby oni może odszukali nas. Ale podawała na przykład, pomyliła jej się ulica Mickiewicza z Narutowicza na przykład, pomyliło jej się. No ale w końcu ta pani wzięła sobie za ambicję odszukać nas. I odnalazła, trafiła do Żychu, do pana Grünberga, akurat Henryka Grünberga, bo tych Grünbergów jest dużo przecież. No i on tak doskonale znał i od razu dał namiary, telefon i tego samego dnia Lilka zadzwoniła do mnie i od razu żeśmy się poznały po tych sporach, przecież to już minęło ileś lat. A tak, dzień, poznajesz mnie? No poznaję cię, to ty Lilu. Tak, no i oczywiście rozmowa, co, jak i tak dalej. I Lilka potem napisała piękny list wzruszający, który mam do dzisiaj, że przeprasza bardzo, że ona zawdzięcza nam życie, uratowanie życia, ale przeprasza bardzo, że w ogóle się nie odzywała. Dlatego, że mówi, że tak się tłumaczy, że chciała zapomnieć o wszystkim, co było. Chciała po prostu zapomnieć. Zaczęła nowe życie i za wszelką cenę chciała zapomnieć o tym. A potem się zaczęły dzieci rodzić, tych dwóch synów i jakoś w ogóle, no potem jak się zaczęła już starsza, troszkę weszła w wiek już troszkę, to jakoś prawdopodobnie sobie przypomniała, bo nieraz tak jak człowiek się robi starszy, to sobie zaczyna wspominać coś, co było kiedyś w przeszłości. No i wtedy zaczęła właśnie szukać, no i odnalazła nas. I do dziś, i przyjechała, ja ją zapraszam, a ona mnie oni mnie zaprosili do Paryża, byłam tam u nich przez miesiąc, obwozili mnie, zwiedzałam Paryż, było bardzo miło. Śpiewaliśmy stare przedwojenne piosenki, bo ten jej mąż, Jurek, był bardzo miłym, takim bardzo sympatycznym, ciepłym człowiekiem. A Lilka była bardziej taka zamknięta w sobie. Mało mówiła,
zamknięta w sobie i była taka smutna. Ona w ogóle okresami wpadała w ciężką depresję. I ja jej tłumaczyłam przez telefon, słuchaj, przecież ty w porównaniu z innymi żydowskimi dziećmi, to ty żyłaś normalnym życiem, bo mama moja uważała, że jak mamy zginąć, to zginiemy wszyscy i koniec, no nie ma co w ogóle, no. Takie miała podejście, no co ma być, to, a poza tym wierzyła, że się wszystko uda, bo była szaloną optymistką moja mama i uważała, że wszystko się uda. Co robi, to się wszystko uda. No i tłumaczyłam Lilce, że przecież dlaczego ty popadasz w taką depresję, przecież w porównaniu z tymi innymi dziećmi żydowskimi, które gdzieś tam były w oborach, w ziemiankach przechowywane, to ty normalnie mieszkałaś, no normalnie żeśmy żyli, żyły. No to kobiety same. No tak, ale nie wiem dlaczego nie umiałam jej wytłumaczyć, dlaczego ona wpada. Przecież bardzo, w porównaniu z moim życiem po wojnie, a jej życiem po wojnie, to była bardzo duża różnica, bo jak ten mąż jej skończył te studia, został dyrektorem jakiejś fabryki, no to im się zaczęło bardzo dobrze powodzić. Potem jak synowie się rodzili, to miała tam niańkę jakąś do tych dzieci. Także bardzo dobrze jej się powodziło. No ale nic nie... I mnie się wydaje nieraz, że ona miała taki żal do świata, że ona będąc bardzo zdolną, bo ona już wtedy francuski język znała, jak była u nas. Niemiecki i francuski. Więc że taki żal miała do świata czy do życia, że ona nic nie skończyła, że ona tylko była tą żoną przy tym mężu. Tak mi się wydawało, bo w pierwszych słowach, jak żeśmy rozmawiały przez telefon, to ona mówi, ach, to ty jesteś doktorem, to ty jesteś doktorem. A ja nic nie skończyłam, z takim żalem w głosie. I nie wiem, czy ona z tego powodu nie dostawała te ciężkiej takiej formy depresji. Także musiała leżeć w szpitalu. I dlatego nie chciała przyjechać do Warszawy. Ja ją zapraszałam ciągle, Lilu, przyjedź, pojedziemy na Żoliborz. Pochodzimy po tym podwórku. Nie, ona się boi, że ona wpadnie w ciężką depresję. Ja mówię, przecież ja jestem lekarzem. Szpital jest w Międzylesiu. To przecież będziesz miała pomoc. Nie, bała się. Aż do roku 2014, kiedy przyjechała na otwarcie Muzeum Historii Żydów Polskich z jednym synem. No i wtedy pojechałyśmy właśnie po tych uroczystościach, pojechała 2 czy 3 dni była, pojechałyśmy na Żoliborz, weszłyśmy na to podwórko, szukałyśmy tej górki właśnie, która się okazała malutką górką, zarośniętą w krzakach, ale nie mogłyśmy się dostać do mieszkania, dlatego że to było przed południem, ludzie pracują, więc dzwoniłam tam, ale nikt nie otwierał. No i od tego czasu korespondujemy. Ja nieraz jej jakieś porady lekarskie przez telefon, bo ona uważa, że tam źle jest leczona, no to ja jej radzę, czym się u nas to leczy. No i do dzisiejszego dnia mam z nią kontakt. To pewnie umarł, z Rysiem straciłam kontakt od 75 roku, nie miałam z nim kontaktu. On mi opisywał swoje wspaniałe życie, jak mu się powodzi wspaniale tam w tej Argentynie, że leży na plaży pod palmami. No takie głupstwa jakieś, no, ale wspomnienia też były. No cóż, tych doświadczeń wojennych nie da się do niczego przecież porównać, doświadczeń szczególnie dzieci, więc może dla pani Lilianny no, musiały minąć lata, żeby mogła przyjechać do Warszawy, a może też jest tak, że po prostu powodzenia i szczęścia w życiu nie da się porównać, nie da się zmierzyć pieniędzmi czy osiągnięciami zawodowymi, więc podejrzewam, że były to dla niej tak mroczne czasy, tak trudny moment, do którego po prostu nigdy w życiu nie chciałaby powrócić, że musiało minąć trochę więcej, aby się na to odważyła. Mamy 2 pytania. Najpierw do pani Oli. Pani Olu, pani Joanna pyta, w którym dokładnie miejscu w miejscowości Sytki znajduje się grób, o którym pani opowiadała?
jest przy drodze, to jest trasa, jak z Drohiczyna się jedzie na Siemiatycze, ale miejscowość Takoczery, gdzie była ukrywana Zosia, i następna miejscowość są Sytki. To jest przy drodze i to jest, jak się jedzie drogą, to jest drogi widoczne, bo to jest bardzo blisko drogi. Zresztą ja może pokażę. To właśnie, miała pani to jakąś fotografię. Nie wiem, czy to widać. Tak, tylko widać, musi pani widać. Tak, dobrze. O tak, widać. To jest to miejsce, które żeśmy upamiętnili właśnie dokładnie 22 czerwca 2019 roku. Też zbieg okoliczności, słuchajcie. 22 czerwca Niemcy napadają, tak, na Rosję, wchodzą do Drohiczyna. 22 czerwca, wyobraźcie sobie też zbieg okoliczności, 22 czerwca, tak? Tylko wiele, wiele lat później. Symboliczna. Tak, to jest to miejsce i mówię, to jest przy krzyżu. Chciałabym pokazać również, słuchajcie, zdjęcie właśnie, gdzie to jest córka Zosi, Bina, na tym zdjęciu, gdzie przecina te wstęgi tak wspólnie z całą rodziną, bo tutaj mam też takie zdjęcie, gdzie też również Helena też przecina, także mówię, takie mam wspólne, ale najbardziej chciałabym się podzielić z wami zdjęciem Zosi, kiedy ona została odebrana od naszej rodziny, wywieziona do Warszawy przez wojsko, później trafia do sierocińca do Łodzi i to zdjęcie właśnie było zrobione w sierocińcu w Łodzi, tak? Później ona z tego sierocińca z Łodzi trafia do Niemiec i później poprzez Niemcy, Marsylię, wsadzają ją tam na statek i jedzie do Palestyny, tak? Tam też trafia, słuchajcie, do domu dziecka. Więc tak naprawdę Zosia nigdy nie chciała być odebrana od naszej rodziny. Ona zawsze chciała być w naszej rodzinie. Więc moja babcia też za wszelką cenę, jak wspominałam wcześniej, szukała ją. I też jak pani Ania tu wspomina, że te drogi tam odnalezienia się. Babcia pisała, każdy Żyd, który wyjeżdżał do Izraela, pisała listy. I w pewnym momencie był zjazd w Tel Awiwie Żydów i szczególnie ludzi pochodzących z Drohiczyna. I między innymi jej przyjechał wujek ze Stanów i oni zrobili taką wielką uroczystość, gdzie Zosia siedziała przy tym wujku i ten Żyd również przyszedł na to spotkanie, gdzie babcia dała list i podchodzi do niej i mówi, czy ty jesteś Zosia? A ona mówi, tak mnie nazywano w Polsce, w polskiej rodzinie miałam na imię Zosia. A on mówi, a ja mam dla ciebie list od Bronisławy Miłkowskiej. I od tamtej pory, aż do śmierci, miały z sobą kontakt. Nie widziały się, bo to nie były czasy, gdzie nie mogły się odwiedzać. Natomiast tak jak tu Lila nie chciała przyjechać do Polski, to tu Zosia, jak tylko było można przyjechać do Polski, to pierwszą wycieczką zaraz zorganizowała i przyjechała do Polski, bo chciała się spotkać ze swoimi siostrami, można powiedzieć, tak? Bo już moich dziadków nie było, bo dziadek zmarł w 67, babcia w 79. Spotkanie pierwsze było, mówię, po wielu latach. I to spotkanie też pochwalę się, bo mam zdjęcie, słuchajcie, nie wiem, czy dobrze widać. To jest zdjęcie, gdzie jesteśmy wspólnie właśnie w 88 roku, na początku czerwca. Ja w tej niebieskim takim żakieciku, to jest właśnie taka blondyneczka, to jest Zosia, obok jej mąż taki polo beżowym w okularkach, to jest jej Abram, a ja pomiędzy nimi, tam głowa taka włożona pomiędzy Zosią a Abramem, to stoję ja. Także tutaj cała rodzina, czyli moja mama, wujkowie, ciocie, tutaj wszyscy żeśmy się zjechali do Warszawy, żeby właśnie się przywitać z Zosią, żeby ten kontakt był. No tutaj też pochwalę się pięknym zdjęciem, gdzie, bo medal został przyznany 28 grudnia w 88 roku, natomiast uroczyście odbierała ciocia najstarsza mamy, siostra Maria Wisłocka,
Ona, to był gdzieś pod koniec maja w 91 roku w Jerozolimie. I tu jest właśnie ciocia Marysia z Zosią i trzymającym medal. Tak, gdzie są te tabliczki. Tak, 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 także to takim bym się pochwaliła. No, mam, to... jeszcze pytanie, mam jeszcze pytanie od pani Moniki do pani Anny. Dlaczego pani zdaniem, dla pani mamy, było tak ważne, żeby zabierać panią do getta? Ile miała pani wtedy lat? No to musiałam mieć, zaraz, 13, 14, 13 skończone 14, 13, tak, chyba 13 lat. 12, 13, nie wiem dlaczego. Nie wiem, czy po prostu chęć, żeby tam coś można było przenieść do jedzenia dla tej rodziny, czy po prostu uważała. No to było wbrew całej rodzinie. Moje ciotki były oburzone, że mama mnie tam zabiera. Trudno mi powiedzieć dlaczego. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie. O co chodziło z tym wyglądaniem przez okno? I tutaj ja też pozwolę sobie powiedzieć kilka słów, ponieważ to jest częsty motyw, który pojawia się w takich ostrzeżeniach w rodzinach, które ukrywają Żydów albo żydowskie dzieci, dorosłych dzieci, to bez znaczenia. Chodziło o to, że bardzo często, kiedy rodzina wychodziła na cały dzień do pracy, a w domu zostawał tylko ten ukrywający się Żyd, no była w tych ludziach, którzy nawet byli zamknięci w getcie przez kilka miesięcy czy kilkanaście, była pokusa zobaczenia, jak wygląda prawdziwy świat. To są też takie wspomnienia z getta warszawskiego, kiedy Żydzi wchodzą na słynną kładkę nad ulicą Chłodną i próbują zatrzymać się tam, chociaż tego nie wolno było robić, ale chcą zatrzymać się, żeby zobaczyć aryjską ulicę, czyli zobaczyć tę swoją dawną Warszawę, Warszawę przedwojenną, tę, którą pamiętają sprzed zamknięcia muru getta. To zupełnie prozaiczne wydawałoby się z naszego punktu widzenia rzeczy, czyli żeby zobaczyć drzewa, żeby zobaczyć zieleń trawy, żeby zobaczyć kwiaty, żeby zobaczyć normalnie, przed, tak zwyczajnie wyglądających ludzi, normalnie ubranych, nie mających opasek. I ta pokusa wyjrzenia przez okno, stanięcia i zobaczenia, jak wygląda ulica Aryjska, była bardzo, bardzo duża. Natomiast było to bardzo niebezpieczne, ponieważ my tutaj nie poświęcaliśmy dzisiaj czasu na rozmowę o tym szczególnym zagrożeniu, o tym, co mogło grozić ze strony innych Polaków, o tym, że zawsze mówiąc o sprawiedliwych, mamy też z tyłu głowy te brutalne, okrutne historie, w których dochodziło do wydawania rodzin, które Żydów ukrywały, i do śmierci wielu osób. Natomiast no, trzeba było się też ukrywać i mieć na uwadze to, kto może patrzeć z drugiej strony kamienicy, kto może patrzeć przez kolejne sąsiadujące okno, i trzeba było się po prostu tych miejsc trzymać z daleka. Tak jest. No u nas na przykład na klatce schodowej to były trzy piętrowa, to na parterze po trzy lokale, na każdym podejście były trzy lokale. I prawdopodobnie ludzie się domyślali, bo przedtem u nas nie było takiej kuzynki czarnej z kręconymi włosami. No, może się domyślali, ale nikt nie wydał. No cóż, czasami było tak, że ta obojętność potrafiła pomóc, czyli to właśnie nie wtrącanie się, nieinteresowanie, niedonoszenie, a czasami obojętność potrafiła zabić. No i to są te dwie strony medalu. My dzisiaj o tej jasnej. I tak kończąc już nasze spotkanie, bo nie ma już więcej pytań. Panie też opowiedziały swoje historie, za co bardzo, bardzo dziękuję. Chciałam odnieść się do tego, co powiedziałam na początku, czyli do tego wspólnego mianownika, który mam wrażenie jest w tych wszystkich historiach, przede wszystkim w pani historiach opowiedzianych nam dzisiaj, bo są one bardzo różne. Jest to przede wszystkim historia ukrywania na wsi i ukrywania w mieście. To jest zupełnie inna dynamika, zupełnie inne potrzeby i zupełnie inny sposób zagrożenia. Też inne historie powojenne, o których pani opowiedziały, ale jest coś, co jest moim zdaniem wspólne, czyli niesamowita odwaga, coś, co jest oczywiste w tych historiach, kiedy mówimy o sprawiedliwych, słowo odwaga pojawia się najczęściej, ale jest też coś, co tak mi przyszło dzisiaj do głowy, kiedy myślałam o tym naszym dzisiejszym wieczornym spotkaniu, kiedy myślałam o nim rano. To jest to, że sprawiedliwym tak naprawdę nie zostaje się w momencie, kiedy się otrzymuje medal.
Nawet powiedziałabym, że nie zostaje się nim w momencie, kiedy bierze się do domu żydowskie dziecko, czy Nie myśli się. dorosłego. Nie. Ja uważam, że Żydem, że sprawiedliwym zostaje się w sumie na początku swojego życia, że to na jakiego człowieka zostaliśmy wychowani i zostały wychowane pani, babcie i mama, nie. To sprawiło, że one zostały sprawiedliwymi, ponieważ gdyby nie to wychowanie, nie rodziny, w których przyszły na świat, w których dorastały, środowisko, które ich wychowało, nie doszłoby do tego wszystkiego, nie spotkałybyście Zosi, nie spotkałybyście Lilki, my nie spotkalibyśmy się dzisiaj. Także te historie, moim zdaniem, zaczynają się dużo, dużo wcześniej niż rok 63 czy 88, 91, tylko gdzieś na początku życia pań najbliższych. No i to jest ten przepiękny testament, taka odpowiedzialność na całe życie, którą otrzymałyście. Z jednej strony ten duży stół w koczerach, przepraszam. Z drugiej strony pani relacja na całe życie właśnie z Lilką i ta możliwość spotkania się, korespondowania. Nie zawsze może łatwa, nie zawsze łatwe rzeczy się słyszało i o łatwych rzeczach się rozmawiało, ale przecież takie jest życie, no nie tylko złożone z tego, co dobre i co przyjemne, ale właśnie też z tego, co stawia przed nami coraz większe wyzwania. No a takim wyzwaniem jest też dla nas dzisiaj, myślę, pamięć o sprawiedliwych i o tym, żeby mówić o Państwa losach, o tym, jak niesiecie pamięć o swoich bliskich przez całe życie, o tym, jakim jesteście ludźmi, jaką drogę wybraliście i że nie jest Wam obojętne, tak jak nie było obojętne Waszym babciom i Waszym mamom. Także bardzo dziękuję Paniom za spotkanie, dziękuję Państwu, którzy byliście z nami przez ten czas i zapraszam na kolejne spotkania z cyklu Czwartki nad Płomackiem oraz zapraszam też bardzo serdecznie na nasze wystawy do Żydowskiego Instytutu Historycznego na Płomackie 3x5. No, dziękujemy również. Naszymi gośćmi była dzisiaj pani Anna Stutnicka-Bando oraz pani Ola Kuriata i żegna się z Państwem Olga Szymańska z działu edukacji. Dziękuję Państwu i do zobaczenia. Dziękujemy, że podtrzymujecie pamięć o tych strasznych czasach. To jest bardzo ważne. A chcę powiedzieć jedną rzecz, że ci sprawiedliwi wszyscy mieli jedną wspólną cechę. Byli to ludzie dobrzy, szlachetni i przede wszystkim odważni.